Jestem przekonany, że niektórzy z was mogą się obrazić za ten film. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dzisiaj film o moich planach na przyszłość oraz ogólnie jak sobie rozplanowałem prowadzenie tego kanału. Oczywiście jest to lista, która jest trochę zapisana chaotycznie, no bo jak mi jakiś pomysł wpadł, no to od razu zapisywałem, żeby mniej więcej ten, więc to nie jest jakoś tam poukładane po kolei, ale sobie pogadam, więc ten film jest raczej taką pogadanką. Tu nie będzie nic, fajerwerków jakichś nie będzie, więc będzie tylko moja twarz, więc raczej możecie to traktować jako jakiś podcast. Zapraszam serdecznie do słuchania. Weźcie sobie kawkę, herbatkę bądź smacznego, życzę, jeżeli ktoś je, bo wiem, że niektórzy jedzą na moich filmach, to smacznego i zapraszam do słuchania. Pierwszy punkt, rób kanał na luzie i bez spiny, ale na poważnie. O co w tym chodzi? Chodzi tu o to, że nie wiem, czy wiecie w ogóle, ale jak się zaczyna zabawę z YouTube'em oraz ogólnie jak jakimś tam Twitchu i tak dalej, bardzo szybko łatwo się zniechęcać, no bo nie macie takiej przekładni od razu na starcie z dużą ilością wyświetleń. Ja tu nie mówię o ludziach, którzy zostali wybici przez kogoś, ewentualnie mieli totalnego farta i zrobili naprawdę dobry film, ten film się jakimś cudem rozniósł, tak? To są wyjątki. Ja mówię o takich zwykłych ludziach, którzy zaczynają tworzyć na YouTubie, zaczynają nagrywać. Nie macie przekładni takiej, że włożycie w materiał bardzo dużo czasu, a w tym momencie otrzymacie tam 10, 5 wyświetleń, czasem 1, tak? Więc tak to działa, na początku tak to działa, dlatego ja sobie postanowiłem, że wam nie będę się przejmował jakimiś wzlotami i upadkami moich filmów typu, że tu będzie 200 wyświetleń, a tam będzie 1000, a tam będzie 10 tysięcy. To jest kompletnie nieważne. Trzeba podejść do tego na luzie. Tworzysz. Nawet staram się nie sprawdzać, ile wyświetleń mają moje filmy, bo to nie ma sensu. Widzę zazwyczaj tylko i wyłącznie w studiu po prostu YouTube'a trzy pierwsze filmy, które wstawiłem ostatnio i tyle. Je widzę, ile mają wyświetleń, ile ten. Komentarze sobie oczywiście czytam, no bo jakby nie inaczej, ale resztę robię na luzie. Nie chcę się wypalić. Nie będę obiecywał czegoś, czego nie zrobię, ewentualnie po prostu, no na przykład obiecałem kiedyś film o Edycie Górniak i nie zrobiłem tego filmu, więc jakby to też jest, to jest taka obiecanka, której nie zrealizowałem, bo jakby nie patrzeć, ja chcę zrobić coś, co akurat mam ochotę, nie? Może się pojawi taki film, ale na razie w ogóle nie mam ochoty się dowiadywać i słuchać tych bredni, bo ja się trochę dowiedziałem, słuchałem trochę tych bredni, co ona tam wygaduje. Nie chce mi się robić tego filmu na jej temat, bo jest po prostu potworny. Potwornie mi się jej słucha i to, jak ona jest odklejona. Ale nieważne. Ważne jest to, żeby właśnie robić wszystko bez spiny, na totalnym luzie, nie zniechęcać się do jakichś tam nie wiadomo jakich rzeczy i nie zwracać uwagi na swoje wzloty, upadki filmów. Ale robić wszystko na poważnie. Bo ponieważ ja sobie postanowiłem, ja będę zarabiał na YouTubie. Czy to za rok, czy za dwa, czy za trzy, czy za cztery, to jest nieważne. Będę się utrzymywał z YouTube'a i będę siedział na dupie, nic nie robiąc, jak to przysłowiowie o niektórzy podwiedzą, i sobie będę robił filmiki. Na taką przyszłość sobie obrałem. Mam nadzieję, że ją spełnię. Jestem w 90% przekonany, że ją spełnię. 10 to jest niewiadoma, bo wiadomo, że trzeba sobie zostawić jakiś tam próg błędów, tak? Ale to jest tak. Na luzie, bez spiny i totalnie na poważnie. Czyli po prostu, jak już sobie postanowiłem, że będę prowadził kanał, to będę prowadził kanał. Więc to był pierwszy punkt, który sobie założyłem. Póki co jest ok. Drugi punkt. Zdobyć wystarczającą liczbę subów i oglądalności dla zarobków. 1000 subów, 5000 obejrzanych godzin. To się udało zrealizować, dzięki czemu ja teraz mogę zarabiać na każdym moim filmie. Ten próg, wbrew pozorom, nie jest łatwy do osiągnięcia na samym starcie, bo nikt cię nie zna, nikt cię nie ogląda, nie wiadomo, jak to się potoczy. Zdobycie 1000 pierwszych subów jest naprawdę ciężkie. Zajęło to sporo czasu. I 5000 godzin obejrzanych jeszcze gorzej niż 1000 subów może po prostu potrwać, bo czasami miałem, że wpadło mi 100 subów z jednego filmu, ale godzin obejrzanych tam było mało. Więc jakby nie patrzeć, to mi się udało zrealizować, jestem z tego bardzo zadowolony. No i oczywiście już dawno przekroczyłem ten próg, nie zmienia to faktu, że dzięki temu mogę teraz zarabiać. I to później powiem o zarobkach jeszcze, ale na razie jest dobrze. Plan został zrealizowany. Trzeci punkt, mieć prosty i szybki sposób na film, na którym mogę zarabiać. I tutaj idealnie się złożyło tak, że czytanie komentarzy po prostu wpasowało się idealnie nawet do kilku moich punktów, ale do tego w 100%. Jest to bardzo łatwy sposób na zrobienie filmu. Jest to sposób, który wy sami mi dajecie tak naprawdę, bo nie muszę niczego szukać w internecie, tylko po prostu czytam wasze komentarze, więc jest to bardzo prosty sposób. Montaż nie zajmuje jakoś dużo, maksymalnie z godzinkę, tak? Do tego jeszcze
Jest to całkowicie, ale to całkowicie pozbawiony praw autorskich film, gdzie ja się nie muszę martwić o to, że mogą mi zabrać zarobek z niego. I mało tego, jest on oglądalny, więc tutaj się sprawdziło, kolejny punkt został zrealizowany. Powolne zdobywanie stałych widzów i ich zaufania, priorytet. Tutaj nie muszę zbyt dużo gadać, bo samo to, co przeczytałem, jest moim zdaniem wystarczające. Powolne zdobywanie widzów, czyli chodziło mi o to, żeby nie prosić jakichś youtuberów większych o wybicie się i dawanie mi jakichś tam subów i tak dalej. Nie błagać, jakichś nie podpisywać umów z jakimiś wielkimi youtuberami, którzy po prostu mnie wypromują, a potem będę musiał im oddawać jakąś część pieniędzy z mojego kanału. Wiem, że to jest prosty i łatwy sposób na to, żeby się wybić, bo są takie możliwości oczywiście, ale to nie ja. Nie chcę tak. A po drugie, zdobywanie zaufania swoich stałych widzów jest priorytetem z racji tego, że po prostu od zaufania się wszystko zaczyna. Jeżeli moi widzowie będą mi ufać, to będzie łatwiej mi zdobywać tak naprawdę reklamodawców i dużo łatwiej będzie mi zarabiać. Dlatego też będę sprawdzał oczywiście każdego reklamodawcę, którego będę oczywiście reklamował i tak dalej, więc to na takiej samej zasadzie działa. Więc no to jeżeli chodzi o ten punkt do zrealizowania, mam wrażenie, a póki co powolne zdobywanie widzów jest realizowane. Zaufanie, mam wrażenie, też powoli zdobywam ludzi. Mieć program dla partnerów przyszłości i reklamodawców. I tu idealnie się wpasowała rozdawajka. Jakby nie patrzeć, rozdawajka to program, którym ja rozdaję na chwilę obecną vouchery za 150 zł oraz gry. Ale w przyszłości będą to też najróżniejsze sprzęty, AGD i tak dalej, jakieś sprzęty komputerowe, wiecie, gamingowe i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś napisze mi komentarz typu, że ja go wylosuję, bo będziecie mogli sobie wybrać co chcecie oczywiście, na tym chciałem jeszcze zostać, to na przykład, nie wiem, napisze mi jakaś dziewczyna, słuchaj, cynk, super, się ciebie ogląda, oglądam cię tam od lat, bla, 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 aktualnie chcę zrobić remont łazienki, mógłbyś mi w tym pomóc? Każda tam pomoc jest zarąbista i coś takiego, nie? Nie wiem, kibel kupić czy coś w tym stylu. Jakoś prysznic, kibel, kafelki i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ja sobie znajduję jakąś firmę, dajmy na to, która ma właśnie takie rzeczy, no i pytam ich, czy nie chcą właśnie taką reklamę ode mnie. No i mogę dostać te rzeczy za darmo, czyli ja na nie nie wydam, im dam reklamę, może nawet jeszcze z czegoś z tego zarobię. No a mój widz otrzyma kompletny, kurwa, zestaw do łazienki. No na takiej zasadzie, to taki głupi przykład, ale mi chodzi o tak, że przyszłościowo, tak? Nie będą to tylko i wyłącznie gry albo vouchery do jakichś różnych sklepów, a same vouchery też dają dużo, bo mogę po prostu powiedzieć, że na rozdawajce teraz będziemy, nie wiem, do Ikei rozdawać vouchery z racji tego, że Ikea dała mi tam, wiecie, kasę za to, żeby zapraszać ludzi do ich filmu, do ich sklepu. Jakby, i to powiem w ogóle swoją drogą, to nie będzie ukrywanie, tak? IKEA jest dzisiaj sponsorem, dzisiaj rozdajemy do IKEA bonusy, sklep Toma, Sroma i bla, bla, bla. Wiecie, o co chodzi. Więc idealnie się wpasowała rozdawajka. Mało tego, podnosi mi statystyki tego kanału, bo statystyki są bardzo ważne, jeżeli chce się wybijać. No, moje filmy niektóre trafiają na główne, więc ten algorytm jest dla mnie łaskawy miejscami. I wydaje mi się, że dzięki temu, że moje statystyki kanału każdego filmu są bardzo wysokie. Spora ilość komentarzy, spora ilość lajków, na małą ilość wyświetleń, bo jak sobie możecie posprawdzać na niektóre kanały, że to po prostu te wyświetlenia nie są tak adekwatne i nie mają aż tak dużej liczby po prostu komentarzy czy lajków jak moje, więc jak najbardziej jestem z tego powodu zadowolony, więc rozdawajka poszła tutaj, idealnie się sprawdziła. To, że niektórzy z was otrzymują te pieniądze i tak dalej, to jest tylko efekt uboczny. Priorytetem na początku rozdawajki było tylko to, żeby zwiększyć moje statystyki kanału. Później pomyślałem, że to jest właśnie idealny jeszcze sposób na to, żeby po prostu reklamodawców w przyszłości zdobyć. Więc to jest, a to, że wy coś otrzymujecie, to jest poboczny efekt. Oczywiście jest miło, bo niektórzy z was po prostu nie mają kasy, żeby sobie kupić jakąś fajną grę, pójść do jakiejś fajnej kosmetyk czy coś w tym stylu, no bo teraz są już na przykład jakieś tam rozmany, nierozmany, Allegra i tak dalej, ludzie wylosowują. Więc niby te 150 zł, ale zawsze to jest 150 zł. Jakaś perfuma fajna wpadnie, tak? Jakaś gra wpadnie, jakieś tam, kurczę, nie wiem, boksy do jakiejś gry, którą lubicie, też wpadną. Więc jakby nie patrzeć, to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny. Miło jest to, że ludzie otrzymują ode mnie coś. No, jakby nie patrzeć, jest to miłe, że tam ludzie dziękują i w ogóle, i że jest super i są zadowoleni, ale to jest tylko efekt uboczny. To nie jest tak, że ja chciałem to zrobić, żeby wam umilić dzień, bo to bez przesady. To jest tylko i wyłącznie prosty sposób na zdobywanie waszego zaufania, plus jeszcze zdobycie dobrych statystyk kanału, no i późniejszym etapie reklamodawców.
Na takiej zasadzie zrobiłem tą rozdawajkę. A nie z totalnej dobroci serca, żebyście nie myśleli, że ja jestem aż taki dobry. Nie jestem. Kolejny punkt jest bardzo prosty, czyli szczerość. Fundament tak naprawdę mojego kanału. Jakby chcę dla moich stałych widzów informować o wszystkim, tak? Ile zarobiłem, ile wydam na swoich widzów, jakie mam plany, gdzie jest manipulacja, w jakim filmie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko będę mówił bezpośrednio. Jak będzie jakaś reklama, to powiem, że to jest reklama. Gdzieś, gdzie będę zarabiał, będę zarabiał. Gdzie będę chciał przyciągnąć ludzi do swojego filmu, to nie będę robił jakichś głupich scen typu byłem u lekarza, jest źle, tak jak tamta youtuberka jedna. Byłem u lekarza, jest fatalnie, w następnym odcinku się dowiecie, o co chodzi. Nie, bo ja mam to w dupie. Jakby powiem, byłem u lekarza, będzie reklama na tamtym filmie, żebym zarobił. Jak ktoś jest chętny i wiedzieć, co się ze mną dzieje, obejść. Jakby, żeby było wiadomo, że tam jest reklama, na której zarobię i chcę przyciągnąć też widzów tym, że jestem chory, więc dam taki temat, że jak kogoś interesuje, co się ze mną stało, to od razu sobie obejrzę. Na takiej zasadzie. Chcę być totalnie szczery. Więc wydaje mi się, że to jest dobry punkt, zapominany przez większość youtuberów niestety. No i tyle. A jak będą jakieś manipulacje w filmach, no to oczywiście wam powiem. Bo totalna szczerość to też jest delikatna manipulacja, jakby, nie? Bo wy wiecie, że ja mówię prawdę. I coś, co zazwyczaj mogłoby was wkurzyć, nie wkurza was, no bo ja i tak wam o tym powiedziałem. Więc mówię, o kurwa, on jest szczery. To jest na takiej zasadzie, jak ja sobie idę przez miasto. Byłem ostatnio w Polsce, nie? Znaczy ostatnio, no to kilka miesięcy temu. Ale byłem w Polsce i byłem w mojej ulubionej restauracyjce, gdzie sprzedają po prostu kurczaka z Rożna. Ja uwielbiam kurczaka z Rożna i ten był zajebisty. I siedział tam facio. Kojarzę go jeszcze za dzieciaka, jak byłem, pijaczek taki, nie? I wiesz, i on tam prosi o te drobne. I on tam zaczepia mnie i mówi, czy mogę mu dać jakieś drobne na jedzenie. A ja mu mówię, a co się stało? Nie masz kasy, czy o co chodzi? A on do mnie mówi, przechlałem wszystko. Przechlałem, spieprzyłem, nie mam teraz co jeść. I ja mam takie, no kurwa, no gościu mi się przyznał. No nie powiedział nie wiadomo co. Powiedział, że przechlał wszystko, stracił, nie ma co jeść. No to kupiłem mu kurczaka, dałem mu trochę kasy, tak? Kupiłem mu kurczaka, bułkę i powiedziałem, masz chłopie, to za szczerość, naprawdę, bo doceniam to, że mi powiedziałeś, że przechlałeś wszystko, a teraz nie masz co jeść. Jakby na takiej zasadzie. I to jest taka delikatna manipulacja po części, bo jakby nie patrzeć, wiecie, on mnie delikatnie zmanipulował, mi powiedział coś, co było dla mnie oczywiste, ale jak on mi to powiedział, to wtedy ja zmiękłem. Ja mu kupiłem to. I to jest na takiej samej zasadzie teraz. Ja jestem wobec was totalnie szczery. Dzięki czemu was zmiękczam, nie? Jakby, no to tak działa, po prostu tak my działamy, przynajmniej w większości ludzi, ja przynajmniej mam taki charakter, że jak ktoś mi powie szczerze, o co chodzi tak naprawdę, to ja nie mam jakby problemu z tym, żeby mu dać tą kasę. Normalnie bym mu nie dał, olałbym go, ja bym powiedział, kurwa, do roboty się weź, co ty myślisz, że ja nie pracuję? Ja na tą kasę zarabiam. Ja wolę dać dzieciom mojej siostry, kurwa, na lody, niż tobie, jakimś chlejusowi, który chleje cały dzień. Ale on powiedział mi szczerze i prosto. Przechlał wszystko, nie ma co jeść, jest głodny. I od razu mam takie, no kurwa, typ jest głodny, no bez przesady, kupię mu tego kurczaka, tak? Kupiłem mu tego kurczaka, no to tak samo działa. Ale to jest zabawna historia, ale kurwa, no działa. No to tyle. Dać pozory dla widzów, że mają wpływ na kanał. Wymyśl prosty i łatwy sposób manipulacji. Prosty i łatwy sposób manipulacji to tak naprawdę wyszło szczerość, wyszło rozdawajka i wyszło czytanie komentarzy. Więc to są trzy programy u mnie, znaczy dwa programy plus totalna szczerość. To jest sposób manipulacji wami. Oczywiście nie jakoś super inwazyjny, ale jest to sposób manipulacji wami. Dać pozory dla widzów, że mają wpływ na kanał. Dlaczego pozory? Już wam tłumaczę. Otóż nie macie praktycznie żadnego wpływu poza tym, że mnie oglądacie i przez to robię filmy, to nie macie żadnego wpływu na ten kanał. Nie zrobię nigdy czegoś, czego nie chcę. Nie zmusicie mnie do tematów, które mnie nie zainteresują. Nie zmusicie mnie do gier, jeżeli nie chcę grać. Nie zmusicie mnie do tego, żebym oglądał Blankę, kiedy mi się jej oglądać nie zechce. Nie będzie chciało, rozumiecie? To jest na takiej zasadzie. To, że się pokrywają czasami te tematy, które ludzie mi wysyłają i ja tam oczywiście dziękuję, bo specjalnie też dziękuję, że ktoś mi podesłał coś i tam pozdrowienia śle, żebyście wy wiedzieli, że ci ludzie po prostu dali mi tematy, tak? Co powoduje, że wy też chcecie dać mi jakiś temat, bo może
też wezmę to, co was zainteresowało i wasza na przykład ulubiona piosenka, zrobię reakcję. To też jest po części manipulacja, nie? Ale nie macie wpływu na to. To nie jest tak, że jak my będziecie wysyłać jakiegoś tam, kurczę, gościa, który będzie tam, nie wiem, tworzył muzykę i tak dalej, ja mam go odsłuchać, zrobić reakcję na niego, to ja to zrobię. Jeżeli nie będę chciał, to tego nie zrobię po prostu. To jest najprostsza rzecz, ale no tak to działa. No po prostu. Więc jakby to też się udaje aktualnie. To też się udaje. No. Wasz jedyny wpływ jest to, że wy mnie oglądacie, przez co ja robię filmy. Reszta to tylko zbieg okoliczności, że coś mi się spodoba, coś też mnie zainteresuje i to obejrzę. No to tak przykro mi, że... Znaczy przykro, no tak to działa, no tak sobie założyłem. Kolejny punkt, przy 5000 subów zacząć zapraszać na Discorda i wziąć się na poważnie TikTok oraz Instagram. Wiem, to może brzmieć trochę dziwnie i głupio z racji tego, że ja powinienem dawno się tym zająć, ale nie, ja postanowiłem, że jak będę miał 5000 subów, czyli jakąś sporą dosyć widownię, to będę zapraszał dopiero na Discorda oraz po prostu TikTok oraz Instagram u mnie się uruchomi tak naprawdę na poważnie. Na razie to mi się nawet nie chce tego TikToka ani Instagrama robić, na razie się skupiam na YouTubie. Nie mam też zbyt dużo czasu, żeby bawić się w tu i tam. Poza tym byłoby to totalnie męczące, czego chcę uniknąć. Jak będzie 5000 subów, dopiero będę się w to bawił. Przy 2000 subów zwiększyć częstotliwość rozdawajek i je zoptymalizować, by zawsze wydawać tyle samo. O co tym chodzi? To się udało akurat, ale chodziło mi o to, żeby nie wydawać raz na rozdawajce 300 zł, a drugim razem 50 zł, tylko zawsze wydawać tyle samo i żeby każdy widz miał to samo, nie? Czyli tutaj się udało, bo 150 zł co tydzień, czy tam co dwa, maksymalnie teraz mogę sobie obliczyć 600 zł miesięcznie na widzów, więc to jest git, to jest zoptymalizowane moim zdaniem. Częstotliwość też się zwiększyła, bo tak jak wcześniej było co dwa tygodnie, teraz jest praktycznie co tydzień, przez pewien czas był co tydzień. Teraz trochę zwiększyłem, wydłużyłem to z racji tego, że po prostu, no wiecie, no kasę chciałem sobie trochę uzbierać. Więc, ale też już to wraca do częstotliwości co tydzień tak naprawdę, bo na czytaniu komentarzy niektórych po prostu będą dodatkowe, bonusowe rozdawajki dla tych, którzy mnie oglądają, więc jakby to się udało, to ten punkt się zrealizował. 20-30 tysięcy snubów, znaleźć reklamodawców, dokładnie sprawdzić, by to nie były skamy. No to taki przyszłościowy, jeżeli będę miał te 20-30 tysięcy subów, będę chciał poszukać sobie jakichś sponsorów, jakichś reklamodawców i zacząć zarabiać z tego po prostu kanału. Większe ilości pieniędzy niż tylko za wyświetlenia. Ale to dalekie przyszłościowe plany. Przy zarobkach zwracających rozdawajki zwiększyć ilość lub jakość rozdawajek. O co w tym chodzi? W momencie, w którym teraz rozdaję na przykład tygodniowo 150 zł, to albo będą dwie osoby na przykład dostawać 150 zł, albo jedna osoba, ale już na przykład 300 zł. Więc na takiej zasadzie, jak już mi się będą zwracać kasa z samego kanału i nie będę dokładał do niej nic z mojej pracy na przykład aktualnej, to po prostu... Na takiej zasadzie to będzie, że po prostu zwiększę jakość tych rozdawajek, ewentualnie ilość, że będzie więcej osób u mnie wygrywać. To taki punkcik też przyszłościowy mocno. Przy około 10 tysięcy subów zacząć robić live'y, może przenieść się na Twitcha. W sensie nie, że z YouTube'a zrezygnować, tylko live'y przenieść na Twitcha i z Twitcha jakieś fragmenty z live'u będą na YouTubie. No i na YouTubie też będą oczywiście normalnie czytanie komentarzy i tak dalej. Ale możliwe, że przy 10 tysięcy subów pojawią się jakieś live'y. Myślałem o tym, nie wiem czy chcę, ale zobaczymy, może się pojawią w przyszłości. Tu akurat jest znak zapytania, nie wiem czy to zrealizuję, czy ludzie będą chętni w ogóle oglądać te live'y, ale jak będzie 10 tysięcy subów, no to jakby nie patrzeć, już ten próg jakichś tam widzów, którzy mogliby mnie oglądać na tych live'ach jest dosyć spurawy, nie? Przy 15 tysiącach subów zrobić program dla widzów z moim udziałem, optymalnie wspólne gry. W sensie chodziło mi o to, że jak już będę miał 15 tysięcy subów, to wspólnie jakieś gry realizować z widzami, ewentualnie pogawędki na Discordzie, na jakieś różne tematy i tak dalej, i tak dalej. Później to wstawiać na YouTube, robić z tego filmiki, więc to będzie też prosty, łatwy sposób integracji z widzami, a przy okazji darmowy film, tak naprawdę, na którym będę mógł zarabiać też po części, więc... Ale to też przyszłościowy planik. Zarobki powyżej 10 tysięcy przeznaczyć 10-20% na widzów dodatkowo.
Jak dodatkowo? W sensie mi chodzi o to, że rozdawajki nie będą do tego liczone, nie? Rozdawajka to jest program, w którym będę musiał odliczać moje zarobki już na tą rozdawajkę, plus jak będę miał powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie ogólnie z kanału tylko i wyłącznie dla siebie, to 10-20% będę przeznaczał na moich widzów dodatkowo. Jakieś tam bonusowe rozdawanie dla stałych widzów, będę wyłapywać sobie jakieś tam komentarze i tak dalej. A to też jest bardzo przyszłościowy plan, tak? To jest naprawdę bardzo przyszłościowy plan, ale takie sobie postanowienie zrobiłem, oczywiście zostanie zrealizowane, przynajmniej mam taką nadzieję. Kolejny punkt to zarabiać wystarczająco, by skupić się na YouTubie w 100%. No to nic innego, jak po prostu, jak będę miał wystarczające zarobki, żeby się utrzymać i wszystko będzie cacy ułożone, to wtedy skupię się w 100% na YouTubie, że już nie będę chodził do normalnej pracy i tak dalej, w 100% ilość tych po prostu filmów się zwiększy, reakcji i tak dalej, ale to też przyszłościowo, nie? Jak już będzie wystarczająco dobre zarobki, żebym mógł żyć za to, to wtedy po prostu będzie w 100% skupienie na YouTubie. Odłożę się na mały biznes, ubrania lub coś w tym stylu, jeśli będę lubiany przez widzów. Na jakiej zasadzie to chodziło mi? Chodziło mi o to, że jak będę lubiany przez widzów, czyli będę miał dobry jednak tu renomę, plus będę miał wystarczającą dużą liczbę ludzi, którzy mnie oglądają, to wtedy założę jakiś sklep z jakimiś koszulkami, ubraniami, bluzami, coś w tym stylu, z moim logo, żebym mógł zarabiać, tak? Przyszłościowo będą się też otwierać jakieś inne firmy, no ale na razie to o tym nie myślałem, to jest bardzo, bardzo daleko w przyszłość, więc no tutaj to nie ma się zbytnio dużo do rozpowiadania. Przy odpowiedniej liczbie subów i wyświetleń stworzyć piosenkę. I jakby to żadna nowość, bo ja już mówiłem o tym wcześniej, ja od dziecka piszę piosenki. Nie tworzę co prawda muzyki, ale piszę piosenki. I bardzo bym chciał nagrywać swoje teksty i piosenki po prostu i tworzyć z tego różne, najróżniejsze twory. Oczywiście ja nie mam jakiegoś wybitnego głosu, więc raczej będę sobie pomagał sprzętowo i po prostu ludzie będą mi je przerabiać, żeby to się dobrze słuchało. Jedną piosenkę już nagrałem, kolega mi pomógł, jest to amatorsko zrobione, jeżeli jesteście ciekawi jak to brzmi, jak brzmie, to możecie sobie kliknąć w opisie, bo tam dałem link do tej mojej piosenki. Tam niestety nie mam praw do tej muzyki, więc jest to takie, wiecie, nigdzie tego nawet nie puszczam. Więc no to tyle. Kolejny punkt, przy odpowiednich zarobkach zacząć pisać główną historię książki. Możecie o tym nie wiedzieć, ale ja piszę książkę, ale to nie jest książka o mnie, to nie na takiej zasadzie, to w ogóle nie o to chodzi. Piszę książkę fantasy, jednakże tej głównej historii jeszcze nie zacząłem pisać, znaczy zacząłem, ale zrezygnowałem. Na razie piszę poboczne postacie, gdy mam tylko czas i ochotę, plus do tego ogólnie zarys całej historii i rozplanowuję sobie, jakie tam wątki mają się znaleźć i na jakiej zasadzie ma się skończyć ta książka, a później, gdy już będę zarabiał wystarczająco, będę miał dużo czasu dzięki YouTube'owi i tak dalej, bo to jest praca, którą będę mógł sobie wykonywać na luzie, zacznę pisać książkę i będę miał wystarczająco duże przebicie, żeby tą książkę sobie rozpromować i ludzie będą chcieli ją kupywać. A mało tego, na moim kanale za darmo pojawi się pierwsza przynajmniej książka na pewno w całości do odsłuchania przeze mnie czytana, więc jakby, żeby zachęcić ludzi do tej historii i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam zdradzał jak i dlaczego, ale tak przyszłościowo to jest moje, bo ja książki na temat siebie raczej wątpię, żebym napisał, bo nie ma sensu. Moje życie jest zbyt nudne, ale książkę fantazy, ja uwielbiam fantazy i tam właśnie rozpisuję się. Uważam, że bardzo bym chciał w przyszłości po pierwsze stworzyć tą książkę, to jest na bank. Ja ją stworzę, tylko nie wiem za ile lat. Stworzę tą piosenkę, tak najpierw sobie rozplanowuję to wszystko. Bardzo bym chciał zobaczyć anime właśnie z historią z książki, jakiś serial czy coś w tym stylu. Może się doczekam nawet. Jeżeli będę miał wystarczająco dobre zarobki, to poświęcę je właśnie na to, żeby zrealizować jakieś anime może z mojej własnej książki, więc przyszłościowe takie marzenie. To już jest bardziej marzenie niż ten, ale książkę na pewno napiszę, tylko nie wiem za ile lat. Oczywiście te plany, które wam przedstawiłem, są takie mocno ogólnikowo tego, co będę robił, a nie jaki krok po kroku, co tam będę robił, no bo bez przesady, tak? Nie wiem, co mnie czeka w przyszłości. Ale to są plany, które moim zdaniem są do zrealizowania. I niektóre są takimi małymi marzeniami już od bardzo, bardzo dawna, więc postanowiłem, że będę je realizował stopniowo i powoli. No i mam nadzieję, że kanał na YouTube mi w tym oczywiście pomoże. I większość tych planów, które chcę zrealizować, to właśnie opierają się głównie na YouTube, dlatego chciałbym wiązać moją przyszłość z tym YouTube'em. Mam nadzieję, że to wszystko wypali. Nie wiadomo, co się stanie w przyszłości, ale na razie myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Mam nadzieję, że się nie obraziliście za to, co jakie punkty sobie
powiedziałem i te manipulacje i tak dalej, no ale taka jest prawda, więc no dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli tu wytrwałeś i mam nadzieję, że do następnego.